Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan, Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaji. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaji, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o was, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił od nadchodzącego gniewu Bożego. Tutaj mamy list apostoła Pawła, który przy przywitaniu wymienia również Sylwana i Tymoteusza. Słowa te kierują do zboru Tesaloniczan, Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Jest to piękne przywitanie. Łaska wam i pokój. W Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Myślę, że nie będzie złe, jeśli zastanowimy się nad tym, jak my się witamy. Zwłaszcza z braćmi i siostrami. Mamy obyczaj taki, aby przy przywitaniu czasami jeszcze bardziej wstydzić się Boga, niż to robi świat. Jadąc często na Śląsk, na konferencję czy na zgromadzenie braterskie jeszcze z brzegu, miałem przywilej przejeżdżać przez jedną miejscowość, która witała mnie napisem Szczęść Boże, a żegnała z Bogiem. Można powiedzieć świat. Jakiś być może przedstawiciel tej dominującej religii, którą mamy w naszym kraju, postawił, zainicjował coś takiego. A być może była to inicjatywa własna tych mieszkańców. Ale skoro świat się wita w ten sposób, Szczęść Boże, z Bogiem się żegna, to czy nie ponosimy winy, jeżeli my się witamy i żegnamy po światowemu? W Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska
i pokój. Łaska, niezasłużona zupełnie życzliwość Boża, na którą my w ogóle w żaden sposób nie zasłużyliśmy. My zasłużyliśmy na gniew Boży, bo przekroczyliśmy Boże prawa. I całkowicie, jeśli by postąpiono z nami tak, jak należałoby postąpić, to nie było dla nas żadnej szansy ani nadziei, żeby się ostać przed sprawiedliwym gniewem Bożym. I ten gniew nadchodzi. Bóg jest gotów, aby sądzić. Nic go nie powstrzymuje przed wylaniem Bożego gniewu, jak tylko jego cierpliwość. Jest już rozgniewany i jest gotów wywrzeć wszystkie konsekwencje tego gniewu, słusznego gniewu. Nie ma nic, co by go powstrzymywało, jak tylko jego Boże upodobanie. Więc to też jest dla nas nauka, żebyśmy zachowywali pokój. Skoro Bóg ma wszystkie przesłanki ku temu, żeby wylać gniew Boży, ale w wielkiej cierpliwości powstrzymuje się jeszcze. Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do upamiętania. I On w tej wielkiej cierpliwości wie, że gdy przyjdzie czas, to nic tej fali nie powstrzyma. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Jak często dziękujemy za naszych braci i siostry? Może dziękujemy za nasze dzieci. Może dziękujemy za naszych współmałżonków, za naszych rodziców. Za braci i siostry może dziękujemy dużo rzadziej z rodzeństwa. A jak często dziękujemy za braci, za siostry ze zboru? Czy dzisiaj podziękowaliśmy za tych, z którymi będziemy mieli przywilej wspólnie być przy Słowie Bożym? Czy może narzekamy? Powody do narzekania znajdą się zawsze. Paweł znał tych powodów na pewno wiele w kwestii życia Tesaloniczan. Zresztą je później wymienia, że niektórzy żyli nieporządnie, bawiąc się niepotrzebnymi rzeczami. A mimo to podziękował Bogu i nie robił to raz czy dwa, lecz robił to zawsze. I nie tylko za tych, którzy byli wiodącymi wśród wierzących, robili postępy widoczne dla wszystkich, ale tu jest powiedziane wszystkich. Za wszystkich, za was wszystkich. Dziękował Bogu za tych braci i siostry, których należałoby, mówiąc po ludzku, zesztorcować. Może ponarzekać przed Bożym tronem, wołać do Pana przeciwko nim. Nie, on dziękował. I mówi też za Sylwana i za Tymoteusza. Dziękujemy. Więc bierzmy ten przykład. Dziękujmy Bogu. Nie od czasu do czasu, lecz zawsze. Za kogo? Za wszystkich braci i siostry. Za każdego pojedynczego i za zbiorowo razem. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I to jest kluczowa rzecz. W czym ta nasza wytrwałość jest pokładana lub w kim? W Panu naszym Jezusie Chrystusie. Nie dlatego cenię brata lub siostrę, bo on jest, załóżmy, o takich lub innych cechach. Lecz dlatego, że on, ten grzesznik, zasługujący z natury na gniew Boży, więc moje narzekanie na niego niczego nie dołoży. To wszystko, co ja myślę złego o jego brakach, to jest prawdopodobnie mocno poparte faktami. Ale my się nie mamy na tym koncentrować. Tu jest pokazane, ten grzesznik położył swoją nadzieję Panu naszym Jezusie Chrystusie. To jest jedyna
podstawa naszego wspólnego schodzenia się. Nic innego. Gdybyśmy wzięli nasze charaktery i każdy postarał się z siebie najlepsze cechy wykrzesać, to dalej byłby to zgniły fundament. Gdybyśmy wzięli swoje dowolne inne cechy, poza tym punktem, nadzieja pokładana w Panu Jezusie Chrystusie. I nadzieja pokładana w czymkolwiek lub kimkolwiek innym niż Panu naszym Jezusie Chrystusie psuje to. Psuje. To jest bałwochwalstwo. Jeżeli pokładamy nadzieję w kimkolwiek innym niż Panu Jezusie Chrystusie. To jest rzecz, o której mamy pamiętać, że się odwróciliśmy i nie brać wzoru z tego świata, który pokłada swoją nadzieję we wszystkim innym, tylko nie w Panu Jezusie Chrystusie. Przed Bogiem i Ojcem naszym, cóż za wspaniała rzecz, Bóg i Ojciec. Ojciec i Bóg. Nasz Ojciec. Mój Ojciec. Mamy wspaniałego Ojca. Każde dziecko Boże może powiedzieć mój Bóg, mój Ojciec. O Bogu Ojcu. Ten potężny sędzia całej ziemi, który jest gotów wywrzeć gniew na całą ziemię, jest moim tatą, moim Bogiem. Przez nadzieję pokładaną w Jezusie Chrystusie. Przez nadzieję pokładaną w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Bez tego byłby jedynie tym, przed którym należałoby drżeć i oczekiwać słusznego gniewu. Bo na ten gniew każdy z nas sobie zaskarbił, zapracował. Wszystkie myśli i wszystkie uczucia naszych serc są z gruntu tym, co nas ciągnęłoby do zagłady. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie mamy mieć nadzieję. Nie w naszych sercach, nie w naszych sumieniach, nie w naszych umysłach, bo to wszystko jest stara natura rodząca, jeśli ją pozostawimy w wolności, rodząca same złe rzeczy. Ale Pan Jezus Chrystus spowodował to, że przez doskonałą ofiarę na krzyżu zapewnił nam miejsce w niebie. I to jest punkt, na którym nasza nadzieja może się całkowicie, stabilnie, bez zakwiania oprzeć. I teraz jest ciekawa rzecz. Czwarty werset używa słowa wiedzieć. Czyli odnosi się to do czegoś, co nie tylko jest mniemaniem, nie tylko przypuszczeniem, nie tylko takim oczekiwaniem, na jakie chcielibyśmy skierować nasze uczucia, ale to jest coś, co nawet jesteśmy w stanie wprowadzić jako twardą, daną wejściową wiemy. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Cóż za kontrast? Dlatego, że wybranie przed założeniem świata aż się mocno prosi o to, żeby otoczyć je wszelkiego rodzaju zmiękczającymi twierdzeniami, że wydaje mi się, że Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. Że czytałem w piśmie, że niektórzy zostali wybrani przed założeniem świata. Ale nie, tu jest ja wiem, że ja zostałem wybrany przed założeniem świata i wiem, że ty, jeśli uwierzyłeś, uwierzyłaś Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu i zostało ci to poczytane ku usprawiedliwieniu, że zostałaś wybrana
przed założeniem świata w Chrystusie. I to jest wiedza. I skoro wiemy to o naszych współwierzących, że oni przed założeniem świata zostali wybrani przez Boga, to widać od razu, że to, że ich miłujemy, to nie jest naszym wyborem. To, że dziękujemy za nich Bogu zawsze, nie jest naszą swobodą, wolnością chrześcijańską. To jest po prostu rzecz oparta na tym, że Pan Jezus Chrystus wybrał ich przed założeniem świata. Nie jest to coś, co On zrobił dziś lub wczoraj. Nie jest to coś, co jest ulotne. I jest to wiedza, czyli nie tylko i wyłącznie oparte na przypuszczeniu, lecz na tym, co jest twardym faktem. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Kiedyś w jednej z kartek z kalendarza był taki przykład pewnej kobiety, która gdy rozważała fakt wybrania przez Boga, to powiedziała rozpromieniona: wiem, dlaczego Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. Bo gdyby czekał z tym później, to byłoby coraz więcej argumentów, żeby mnie jednak nie wybrać. Może jest to nieprawidłowe myślenie co do zasady, ale przedstawia pewną ważną naukę, że faktycznie w nas nie ma nic dobrego, co mogłoby uzasadniać ten Boży wybór. To nie jest tak, że Bóg przedwiecznej wieczności prześwietlił życie Grześka, zobaczył, o, tu grzechy za 1001 punktów, a tu dobre uczynki za 1002, przechodzi, wybieramy przed założeniem świata. Nie! Tam była tylko i wyłącznie, jeśli byśmy patrzyli w ten sposób, czarna rozpacz. Krok za krokiem, aby uzasadnić kolejny punkt ku straceniu, ku wiecznemu skazaniu w jeziorze ognia, na które słusznie zasłużyłem. I niestety każdy z nas o sobie może tak stwierdzić. Gdy patrzymy i oceniamy swoje życie, to jeżeli robimy to obiektywnie, to musimy powiedzieć: we mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka nic dobrego. Tak powiedział apostoł Paweł. Ja wiem, że w ciele moim nie mieszka nic dobrego. Ale my nie mamy patrzeć na to, tylko mamy pokładać nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. I wtedy jest właściwa perspektywa. Jest pewna fałszywa nauka związana z wyborem. Są ludzie, którzy twierdzą, że Bóg wybrał przed założeniem świata niektórych do nieba, a też niektórych wybrał do piekła, też przed założeniem świata. I jest to błąd, ponieważ Pismo Święte mówi jedynie o tym, że my, chrześcijanie, zostaliśmy w Chrystusie wybrani przed założeniem świata do chwały niebios. Ale też będzie wielu niewybranych w niebie, na przykład Dawid, król, na przykład święci z 11 rozdziału Hebrajczyków. Ani jeden z nich nie został wybrany przed założeniem świata. Może można powiedzieć o niektórych, jak jeden z proroków mówi, że został wybrany zanim się urodził. Ale to chrześcijańskie wybranie przed założeniem świata jest tylko i wyłącznie przywilejem członków ciała Chrystusowego,
czyli Kościoła. Jest to chrześcijański przywilej, nie mający wcześniej i później odpowiedników. Nawet jest powiedziane takie rozróżnienie. Jednych Bóg wybrał przed założeniem świata, a o innych jest powiedziane, że wybrani zostali od założenia świata. To rozróżnienie też jest istotne, dlatego że musimy na to kłaść odpowiedni nacisk. Natomiast nikogo Bóg nie wybrał ku potępieniu. To jest całkowicie niezrozumiane i przedstawiające Słowo Boże i Boga w innym świetle, niż pokazuje to Pismo Święte. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Więc widać jednoznacznie, Słowo Boże jest odpowiednim nośnikiem Ewangelii. Moc, która jest w naszych czasach już do dyspozycji chrześcijan niewielka, ale ją ciągle mamy. Tą mocą dysponujemy z łaski Bożej. To nie jest niemoc, to jest niewielka moc. W Duchu Świętym, którego mamy, który nas zamieszkuje, każdego wierzącego, i z wielką siłą przekonania. Czasami, jak rozmawiamy z kimś o Ewangelii, zapominamy o tym, że my te przywileje mamy. Mamy Słowo Boże. I jeżeli głosimy Słowo, to przecież Słowo Boże jest pisane przez Ducha Świętego. To są słowa, które On sprawił, że się pojawiły w naszych Bibliach. Mamy moc wynikającą z tego, że jesteśmy autentyczni. Mieszka w nas sam Bóg. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, mieszka w każdym pojedynczym wierzącym. I jeżeli jesteśmy mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym, to możemy w pełni być po prostu autentyczni. Nie tak jak uczeni w piśmie, którzy mieli wyuczony przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam, ale tak naprawdę nie miało to mocy. W Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. My tą wielką siłę przekonania bardzo często oceniamy po ludzku. Ludzkimi próbujemy mierzyć tą siłę przekonania. A tak głupio mu odpowiedziałem, sobie myślimy. Albo o, mogłem tego nie powiedzieć. Albo o, mogłem jeszcze to dodać. O, gdyby ta rozmowa odbyła się jeszcze raz, to mogłem przecież zamiast tamtego słowa użyć tego słowa. Wtedy byłaby większa siła przekonania. Nieprawda. To tak nie jest. Gdy głosimy Słowo Boże, gdy mówimy Ewangelię, to jest to spełnianie życzenia serca Bożego. Ewangelizacja jest Bożym sercem wyciągniętym na dłoni do ludzi. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I to On już się troszczy o ten przekaz. My mamy jedynie stanąć w wyłomie, być na swoim miejscu i po prostu otworzyć usta. Czasem wystarczy proste słowo, jak przed wielkim przebudzeniem, które było w Irlandii. Wiele dusz się nawróciło, a tam się zaczęło od tego, że jedna z wierzących osób powiedziała: kocham Jezusa. I nieznaczne słowa. A chwilę później cały kraj był objęty różnymi szaleńcami bożymi, którzy szukali zbawienia w Chrystusie i znajdowali. Można by powiedzieć, no ale co to za siła przekonywania, że kochasz Jezusa? Po ludzku żadna.
ale my nie walczymy z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami. I wystarczy proste słowo. Czasem mamy pokusę, żeby posłużyć się intelektualnymi różnymi konstrukcjami i na to może też w pewnych warunkach być miejsce, ale to nie jest to. Tutaj Ewangelia zwiastowana przez apostołów, przez apostoła Pawła, Sylwana i Tymoteusza, doszła do Tesalończyków nie tylko w słowie, lecz też w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. I Paweł tu wskazuje, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Tym pierwszym punktem jest po prostu obecność chrześcijanina i zaświadczenie, co jest prawdą. Prosta rzecz, nic wyszukanego. A wy staliście się naśladowcami naszymi, czyli coś, co dało się łatwo skopiować. Zobaczyli u Pawła, Sylwana i Tymoteusza i zaczęli to naśladować, kopiować, robić podobnie. I Pana, i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tutaj jest położony pewien nacisk też po pierwsze na to, że naśladowcami naszymi i Pana, a po drugie, że jest to z radością Ducha Świętego, a po środku jest takie słowo, które może w dzisiejszych czasach wolelibyśmy, żeby go nie było. Uciśnieniu. Bo dziś często głosi się Ewangelię socjalną, społeczną. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz miał wielu przyjaciół. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz miał pomysł na to, jak fajnie spędzać niedzielne przedpołudnia. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz miał wiele babć, cioć, wujków, przyjaciół i miłe rozmowy. To nie jest Ewangelia, którą głosił Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Oni głosili o gniewie Bożym, który jest słuszny wobec każdego, kto choć raz nie był doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. A każdy jeden punkt Bożych praw złamany jedynie pogłębiał tą tragedię. A jedynie Pan Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu Golgoty, został pogrzebany, zmartwychwstał, został w niebo wzięty, siedzi po prawicy Ojca. On jedynie ma moc uratować i chętnie to robi. I to jest sedno, aby uwierzyć Panu Jezusowi. Nie dlatego, żeby mieć fajne towarzystwo. Nie dlatego, żeby mieć klawę życie. Ale dlatego, że On jest ratownikiem przed nadchodzącym gniewem Bożym i warto to zrobić, żeby ratować się przed nadchodzącym gniewem Bożym, żeby mieć Zbawiciela na nadchodzący gniew Boży. Nawet jeśli wszyscy dookoła zaczną nas z tego powodu lekceważyć, uciskać, prześladować. A Słowo Boże obiecuje, jeśli ktoś chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Wystarczy chęć, a już się wywołuje gniew świata. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Prosta rzecz, żeby stać się wzorem. Przyjąć słowo z radością Ducha Świętego i robić jak apostołowie, czyli zaświadczać, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i cierpliwie znosić opluwanie, prześladowanie z tego tytułu. Nie z tytułu jakichś innych spraw,
które apostoł Piotr wymienia, żebyśmy nie cierpieli jako złoczyńcy, czy też jako ludzie wtrącający się w cudze rzeczy. A bardzo łatwo dać się w to uwikłać, gdy na przykład wtrącamy się w rzeczy, które nie są kwestią związaną z Ewangelią, tylko zaczynamy zabierać właśnie różnego rodzaju stanowiska w kwestiach, które wcale nie jesteśmy po to, żeby w nich zabierać jakiekolwiek stanowisko. My nie jesteśmy z tego świata, my jesteśmy z nieba. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ogóle nas nie powinno obchodzić wszystko inne poza tym, żeby skutecznie przekazać wiedzę o Ewangelii światu. Do człowieka niezbawionego Bóg ma tylko jedno poselstwo. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Każde inne poselstwo przekazywane człowiekowi niezbawionemu jest rzeczą, która jest rzeczą niepotrzebną. Jak on się nawróci, to być może będzie czas, żeby mu wyjaśnić pewne rzeczy, jeśli sam tego w Słowie Bożym nie odnajdzie i będzie chciał wsparcia. Na to też jest miejsce. Natomiast jeśli mamy do czynienia z kimś, kto jest na własnej drodze do piekła, to trzeba wyrwać go z płomieni, do których zdąża. Tak, iż staliście się wzorem. To jest właśnie wzór dla nas. Czyli żeby pamiętać o tym, że celem naszym jest świecić w tym ciemnym miejscu, jakim jest świat, bo gniew Boży jest gotowy, aby Bóg go wywarł. I gdyby dzisiaj Pan Jezus wziął nas do siebie, to natychmiast ten gniew rozlałby się na ziemi. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Krzew rozkrzewiła się. Każdy, kto obserwował kiedyś krzaki, to widział, jak to jest rozkrzewianie. Czyli wyrasta krzew i kolejne gałązki rozkrzewiają się, aż zajmują coraz większą powierzchnię. Tak jest z głoszeniem Słowa Bożego. Jeden przedstawi Ewangelię drugiemu, od niego odrasta kolejna gałązka i tak pokrywa się coraz większa przestrzeń. Jeżeli zachowujemy się jak żywa gałązka, to tych rozkrzewień będzie coraz więcej, ale jeżeli będziemy zajęci sami sobą, staniemy się uschłą, nieprzydatną do niczego gałązką, która po prostu nie będzie brała udziału w tym procesie rozkrzewiania. To jest dokładnie odwrotne działanie niż to, które dotyczy raka fałszywej nauki, o czym też Paweł pisał do między innymi Tymoteusza, że nauka się będzie szerzyć fałszywa jak rak. Rak robi przerzuty. Rak robi różnego rodzaju takie kolejne miejsca ataku i tam jak ogień, jak zgorzel, inne tłumaczenie to mówi, czyli płoną te wszystkie suche gałązki. Bo ogień nie od razu chwyta żywą gałązkę. Ogień najpierw pali te suche. I tutaj jest powiedziane, oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, czyli gościnność ludzi, którzy widzieli ludzi przynoszących Ewangelię. Byli jeszcze nie nawróceni, ale przyjęli ich. I druga rzecz,
nawróciliście się od bałwanów do Boga. Tak jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, bałwochwalstwo to jest pokładanie nadziei w kimkolwiek innym niż Panu naszym Jezusie Chrystusie, werset trzeci. I oni się od bałwochwalstwa, prawdopodobnie greckiego lub słowiańskiego, nawrócili, bo ci ludzie, jeśli chodzi o genetykę, mieli powiązanie albo z Grekami, albo właśnie z południowymi Słowianami, którzy w tamtym czasie tak skolonizowali Tesalonikę, że ona nawet miała słowiańską wersję nazwy Sołuń i używali podobnego kodu kulturowego do naszego, tyle że byli wtedy bałwochwalcami, a więc te wszystkie bóstwa słowiańskie utrzymywali. Albo tak jak każdy z nas był w którymś punkcie edukacji uczony odnośnie bałwochwalstwa greckiego. Również był tam wpływ już bałwochwalstwa rzymskiego, które było tak naprawdę podkręconym pogaństwem greckim. Oni jedynie przejęli od Greków wiele rzeczy i ponazywali po swojemu, dodali swoje pomysły. I tutaj widzimy, że oni się od tego odwrócili. I każdy wierzący ma pewne przyzwyczajenia z dawnego życia. Jest powiedziane, że niektórzy dotąd przyzwyczajeni do bałwochwalstwa, tak kieruje swoje słowa apostoł Paweł do Koryntian. Przyzwyczajeni jesteśmy w wielu sprawach do bałwochwalczego podejścia. Rewidujmy, czy w każdej rzeczy, którą załatwiamy, mamy pokładaną nadzieję w Chrystusie Jezusie, czy też bazujemy na bałwochwalczej ufności w kogokolwiek lub cokolwiek innego niż Pana Jezusa. Bałwochwalstwo nowoczesne to nie jest tańczenie skrwawionym wokół jakiegoś słupa. Współczesne bałwochwalstwo to jest na przykład wiara w różnego rodzaju zdroworozsądkowe rozwiązania, które ten świat uważa za zdroworozsądkowe. Nie wypływające z Pisma, nie wypływające z objawienia Bożego, oparte na właśnie tym zgniłym korzeniu zaufania do samego siebie lub do jakichś wymyślonych wpływów i sił. Bałwochwalstwo współczesne to jest pokładanie nadziei w czymkolwiek innym niż Panu Jezusie Chrystusie. I teraz mamy 10 werset. Po tym sformułowaniu, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. To jest razem, bo jest 10 werset w naszej numeracji, jest, zaczyna się od słowa i, a i jest spójnikiem, to jest jedna myśl. Służenie Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwanie Syna Jego z niebios. Widzimy jednoznacznie, że to jest powiązane. Służenie Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwanie Syna z niebios. Dzisiaj bardzo często się rozlegają różnego rodzaju głosy dotyczące wypatrywania znaków czasu i różnego rodzaju tego typu punktów odniesienia. Bieżące wydarzenia są interpretowane jako wskaźniki tego, że czas jest końcowy. Natomiast dla nas jako chrześcijan, my nie mamy takiego punktu odniesienia.
my mamy oczekiwać Syna Jego z niebios. To jest dla nas jedyny punkt odniesienia. Czekamy Pana Jezusa. I tylko Pana Jezusa. Pan Jezus może przyjść jeszcze dziś. Nic Go nie powstrzymuje. I tutaj wyraźnie mamy te oczy mieć tylko na Jezusie. Tylko na Jezusie, aby być zbawionym. I tylko na Jezusie jako tym, który ma przyjść po nas i wziąć nas do siebie. Może przeczytajmy Łukasza 12:36. Łukasza 12, rozdział 36, werset. Tutaj są słowa Pana Jezusa właśnie nawiązujące do tego samego. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby Mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela i przyjdzie i zapuka. Oczywiście odniesienie powróci z wesela odnosi się bardziej eschatologicznie do punktu, kiedy to my z Panem Jezusem wrócimy na ziemię po weselu baranka, ale to nastawienie, bo tutaj była przypowieść, że my mamy być podobni do takich ludzi oczekujących Pana swego. Czy faktycznie, jak patrzymy na nasze codzienne życie, to jesteśmy tego pewni, że ono przypomina ludzi oczekujących na przyjście Pana ich? Oczekiwać Syna Jego z niebios. To jest coś, co charakteryzowało Tesaloniczan. To jest coś, co charakteryzowało Pawła, Sylwana i Tymoteusza. To jest coś, co warto, aby charakteryzowało nas na każdym kroku. Czekamy Syna. Czekamy Boży Synu Cię. Nawet mamy taki hymn. Więc czekamy Syna. Nie czekamy na nic innego. Czekamy Syna. Inne rzeczy załatwiamy czekając na Syna Jego z niebios. I Rzymian 8:23. Zawiera taką myśl, że stworzenie wzdycha. 8:23, a nie tylko ono, czyli stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Więc w momencie, kiedy Pan Jezus po nas przyjdzie, dojdzie do tego, co tu mówi Pismo, że nastąpi odkupienie ciała naszego. Ciała nasze zostaną przemienione w postać podobną do uwielbionego ciała Pana Jezusa. Mamy w sobie zaczątek ducha. To oznacza, że wraz z nami Duch Święty zostanie zabrany z ziemi i bezbożność nie będzie już miała żadnych hamulców. Więc jest na co czekać. I to jest coś, co nas każdego dnia ożywia, pobudza. A jeśli nie, to powinno. Kolejne miejsce, 1 Koryntian, 11 rozdział, 26 werset, to jest to miejsce, które czytamy bardzo często przy łamaniu chleba, które zakończy się w momencie, gdy Syn przyjdzie z niebios. Wtedy zacznie się składanie ofiar w świątyni, jak przyjdzie Pan Jezus zabrać nas do nieba, to człowiek grzechu zawrze ścisłe przymierze z wieloma na 7 lat i przez pierwsze 3,5 roku tych 7 lat będą składane w świątyni ofiary. 26 werset. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Gdy Pan Jezus przyjdzie, łamanie chleba się zakończy, bo Kościół będzie już w niebie.
I dopóki łamiemy ten chleb, jesteśmy sługami nowego przymierza, którzy przez ten obraz wskazujący na krew nowego przymierza, którą Pan Jezus przelał, aby móc w przyszłości ustanowić z Izraelem i Judą nowe przymierze, o czym czytamy w Jeremiasza 31, to my przez ten fakt łamania chleba i picia z kielicha podtrzymujemy ten fakt, tę prawdę czynimy widoczną. I tu jest wyraźnie powiedziane, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Gdy przyjdzie Pan Jezus, to zakończy się ta służba. Izrael wróci na pierwszy plan. Najpierw przyjmując tego, który przyjdzie we własnym imieniu, czyli człowieka grzechu, który zawrze z nimi ścisłe przymierze zamiast nowego przymierza, który podawać się będzie za Chrystusa, będąc całkowicie zaprzeczeniem. Ale my już będziemy wtedy z Synem. Wtedy będziemy na obłokach, w powietrzu, a potem w domu Ojca. I będziemy razem z Panem Jezusem. Także 2 Koryntian, 5 rozdział. Drugi werset. Dlatego też tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Pan Jezus, gdy nas weźmie do siebie, to nasze ciała zostaną przemienione i nasze domostwo, które jest z nieba, zamiast tego lichego namiotu, który teraz mamy, ten namiot to jest nasze ciało. On się rozpadnie. Chyba że Jezus przyjdzie wcześniej, to nie będzie się rozpadało ku śmierci ciała, ale pominiemy ten etap i będziemy wzięci do nieba, aby być na zawsze z Chrystusem. Więc oczekiwanie Syna Jego z niebios to jest coś, co jest faktem, który naprawdę warto uczynić pierwszym punktem, środkowym punktem i ostatnim punktem każdego dnia. Dlatego, że to jest tak naprawdę to, po co my tu jesteśmy. Czekamy na Pana Jezusa, którego Bóg wzbudził z martwych. To jest bardzo ważne, żeby nie zapominać o zmartwychwzbudzeniu Pana Jezusa. On żyje, aby wstawiać się za nami. On jest tym, który cały czas żyje. I mamy u Niego pomoc. Jezusa, który nas ocalił, tu jest powiedziane w czasie przeszłym, dokonanym, ocalił. Już jesteśmy ocaleni. Jezusa, który nas ocalił od nadchodzącego gniewu Bożego. Jest to coś, co nam się słusznie należało, nadchodzący gniew Boży. Ale Jezus nas od tego gniewu ocalił. Z jednej strony chodzi o gniew, który już wspomniałem, gdy zostaniemy zabrani z ziemi, zacznie się wylewać gniew Boży, wylewany na tych, którzy tu pozostaną. Ale też chodzi oczywiście o słuszny gniew w jeziorze ognia i siarki, gdzie każdy, kto tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, nie mając wytchnienia we dnie i w nocy. Jest to piekło zgotowane diabłu i jego aniołom. Nie było intencją Bożą przygotowywać tego miejsca dla ludzi, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Natomiast niestety niektórzy ludzie się tam znajdą i ten gniew, na który każdy z nas zasłużył, ale doskonała ofiara krzyża jest ta,
tak pojemna, że każdy mógłby być zbawiony, to mimo to niektórzy nie skorzystają z tego. Odrzucą. Bóg przemawia do każdego raz lub dwa, czasem trzy, lecz na to się nie zważa. Już łaską jest, kiedy przemawia raz. I w piśmie, gdy obserwujemy nawrócenia, to widzimy, jak bardzo poważna jest to sprawa. Nie ma w Biblii życiorysu kogoś, kto się nawrócił dopiero za drugim razem, mając zwiastowaną Ewangelię. Albo za trzecim razem. Albo ktoś się nawrócił za pierwszym razem, albo wcale. Te kolejne razy są tylko po to, żeby udowodnić, że się nie słuchało. Więc jeśli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeśli przyjmiecie Jezusa, to On jest tym, który nas ocalił od nadchodzącego gniewu Bożego i również łaskawie ocali każdego, kto do Niego przychodzi. Bo On nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzuci precz. Zatem, bracia i siostry, oczekujmy Syna Bożego z niebios. I to w Niego miejmy skierowane jedynie nasze oczy. Noch einige Gedanken hören, wollen wir zusammen beten. Zanim do tego tematu kilka myśli usłyszymy, to pomódlmy się jeszcze razem. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns erwählt hast. Nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty nas wybrałeś. Und du hast das getan in deiner Souveränität. I Ty to uczyniłeś w swojej suwerenności. Wir wollen dir einfach dafür danken. Za to chcemy Ci po prostu podziękować. Und wenn wir darüber etwas nachdenken, stellen wir fest, es ist mehr als wir mit unserem Verstand begreifen können. I jeśli o tym będziemy rozmyślali, to musimy to stwierdzić, że to jest więcej niż jesteśmy w stanie pojąć swoim rozumem. Und deshalb gib uns bitte jetzt auch die richtigen Gedanken darüber. I dlatego też prosimy Cię, byś nam teraz darował dobre myśli co do tego tematu. Wir befehlen uns dir an. Tobie się polecamy. Amen. Amen. Vielleicht lesen wir zunächst diese Verse aus dem Römerbrief, um die es vor allem geht. Römer 9, Vers 19 bis 24. Może przeczytajmy te wiersze, o których chcemy coś powiedzieć. Rzymian 9, rozdział od 19 do 24 wiersza. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Möchte gerne kurz den Gedanken im Römerbrief aufgreifen. Chciałbym krótko wskazać myśl, która przewija się przez list do Rzymian. Paulus hatte klar gemacht, alle Menschen sind verloren. Paweł jasno to przedstawił. Wszyscy zginęli. Da ist keiner, der Gutes tue. Nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. Und alle brauchen einen Heiland. I wszyscy potrzebują Zbawiciela. Sie werden gerechtfertigt durch Glauben. Są usprawiedliwiani przez wiarę. Und jetzt geht es in den Kapiteln 9 bis 11 um das Volk der Juden. I teraz w rozdziałach od 9 do 11 chodzi o Żydów. Und in den Versen 1 bis 5 macht Paulus deutlich, wie lieb er seine Brüder nach dem Fleisch hat. I w wierszach 1 do 5 9 rozdziału Paweł pokazuje, jak bardzo miłuje swoich
braci cielesnych. Und er macht deutlich, dass dieses Volk auch viele Vorzüge hatte. I uzmysławia to, że ten lud ma wiele przywilejów. Sie hatten die Bündnisse. Oni mieli przymierze. Sie hatten das Gesetz. Mieli zakon. Sie hatten die Verheißungen. Mieli obietnice. Und dem Fleisch, der Abstammung, der Geburt nach ist sogar der Christus aus diesem Volk gekommen. I co do ciała, co do pochodzenia, co do tego drzewa rodowego, to nawet Chrystus z nich pochodzi. Aber dann sagt Paulus in den Versen 6 bis 9. Ale potem Paweł mówi w wierszach 6 do 9. Trotzdem nützt es nichts. Die Abstammung aus diesem Volk allein rettet nicht. Jednak to pochodzenie z tego narodu samo w sobie nie ratuje. Man ist nicht deshalb errettet, weil man aus dem Volk der Juden kommt. Nie jest się zbawionym z tego, dlatego, że pochodzi się z plemienia czy z narodu żydowskiego. Die Juden waren ja stolz darauf. Żydzi byli bardzo dumni z tego. Sie sagten, wir sind Abraham Samen. Oni często to podkreślali, jesteśmy potomkami Abrahama. Uns kann nichts passieren. Nam się przecież nic nie może stać. Aber Paulus sagt, nein, das reicht nicht. Ale Paweł mówi, nie, to nie wystarcza. Und jetzt spricht er gerade von Abraham. I teraz właśnie mówi o Abrahamie. Und er sagt, guck doch mal, es sind doch auch nicht alle Kinder von Abraham gesegnet. Mówi, spójrzcie na historię, przecież nie wszystkie dzieci Abrahama są błogosławione. Abraham hatte doch auch den Ismael. Abraham też miał przecież jak syna Ismaela. War doch auch sein Sohn. Przecież to też był jego syn. Und ihr sagt ja selber, Ismael, damit wollen wir nichts zu tun haben. A sami przecież to mówicie, że z Ismaelem nie chcemy mieć nic wspólnego do czynienia. Und Paulus erklärt jetzt, nicht weil man der Geburt nach von Abraham abstammt. I Paweł im teraz wyjaśnia, nie dlatego, że pochodzi się z, co do urodzenia z Abrahama, sondern wegen der Verheißung Gottes. Ale z powodu obietnicy Bożej. Und Gott hatte eben verheißen, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft werden. I Bóg mu obiecał, z Izaaka będzie potomstwo twoje. Nicht in Ismael. Nie z Ismaela. Dann fügt er ein zweites Beispiel hinzu in den Versen 10 bis 13. I potem dodaje drugi przykład w wierszach 10 do 13. Und jetzt geht es um diesen Vorsatz Gottes. I teraz chodzi o tą zasadę Bożą. Er sagt, guck mal, da war doch die Rebeka. Zobaczcie, jest Rebeka. Und sie była Rebeka. Sie war schwanger mit Zwillingen. Była w ciąży z bliźniakami. Und bevor die Kinder geboren wurden, i zanim te dzieci się narodziły, hat Gott schon gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Bóg zarządził, czy Bóg powiedział, starszy będzie służył młodszemu. Gott hat also den Jüngeren genommen. Bóg więc jakby wziął tego młodszego. Noch bevor er geboren wurde. Zanim w ogóle on się narodził. Und da macht Paulus deutlich, das hat Gott deshalb getan, um seinen Vorsatz zu zeigen. I Paweł im to uzmysławia, dlatego to Bóg pokazał, by przedstawić swoją zasadę. Der Vorsatz hat nichts mit den Werken der Menschen zu tun. Zasada Boża nie ma nic do czynienia z ludzkimi uczynkami. Kinder, die noch nicht geboren sind, die haben ja noch keine Werke getan. Przecież dzieci, które się jeszcze nie narodziły, żadnych uczynków uczynić nie mogły. Aber Gott hat, bevor sie geboren wurden, den Jüngeren schon erwählt. Ale Bóg, zanim one się urodziły, Bóg obrał sobie, czy wybrał tego młodszego. Aber dann wird noch ein Vers hinzugefügt. Ale jest dodany jeszcze jeden wiersz. Der Vers 13. 13. wiersz. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem w naszym, a w niemieckim jest a Ezawa znienawidziłem. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. I teraz mamy bardzo ważny punkt. Wir haben zwei Wahrheiten. Mamy dwie prawdy. Einmal Gott hat einen Vorsatz gefasst. Po pierwsze, Bóg powziął pewne postanowienie. Gott hat eine Auswahl getroffen. Bóg podjął pewien wybór. Und das hat er schon getan, bevor die beiden geboren wurden. I ten wybór został podjęty, zanim tych obu się narodziło. Das ist die eine Sache. To jest jedna sprawa. Aber es gibt eine zweite. Ale jest druga sprawa. Jakob habe ich geliebt. Jakuba umiłowałem. Esau habe ich gehasst. Ezawa znienawidziłem. Wann hat Gott das gesagt? Kiedy Bóg to powiedział? Vor der Geburt. Przed narodzinami? Nein. Nie. Als sie 20 waren? Gdy mieli 20 lat? Nein. Nie. Als sie 80 waren? Gdy mieli 80 lat? Nein. Nie.
Erst im Propheten Malachi. Dopiero w proroku Malachiaszu to Bóg wypowiedział. Nachdem Esau und Jakob längst gestorben waren. Po tym jak długo, długo, dawno, dawno temu oni zmarli, dawno po ich śmierci. Da spricht Gott ein Urteil über ihr Leben. Wtedy Bóg wypowiada osąd na temat ich życia. Und das müssen wir jetzt sehr gut behalten. I teraz musimy to bardzo dobrze zapamiętać. Es sind zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Są dwie rzeczy, które musimy dobrze rozróżniać. Einmal der Vorsatz und die Auswahl Gottes. Najpierw to zasada, postanowienie i wybór Boży. Und die haben nichts zu tun mit den Werken der Menschen. I te nie mają nic wspólnego z działaniem człowieka, z dziełami człowieka. Aber dann das Urteil Gottes über das Leben. Ale potem druga strona, sąd Boży, czy ocena Boża życia człowieka. Und das hat erst gesprochen Jahrhunderte nachdem beide schon längst tot waren. I tą ocenę Bóg wypowiedział setki lat po tym, gdy zmarli. Und jetzt wird uns direkt von Beginn an klar. I teraz staje nam się jasnym, selbst wenn Gott auswählt, nawet jeśli Bóg wybiera, ist Gott nicht ungerecht. To Bóg nie jest niesprawiedliwy. Aber genau dieser Vorwurf, dieser Einwand wird jetzt in Vers 14 gemacht. Ale ten zarzut nawet jest wymieniony teraz w wierszu 14. Damals gab es schon diesen Einwand. Już wtedy były te zarzuty. Und heute gibt's ihn immer noch. I dzisiaj te zarzuty są ciągle stawiane. Ja, wenn Gott ja vorher auswählt, ja, dann ist er ja ungerecht. No, jeśli Bóg wcześniej sobie wybiera, to jest przecież niesprawiedliwy. Diesem Vorwurf wird begegnet ab Vers 19. I odpowiedź na ten zarzut mamy od wiersza 19. Zuerst wird noch einmal bekräftigt. Najpierw jest to jeszcze podkreślone. Gott hat das Recht auszuwählen. Bóg ma prawo wybrać. Gott hat das Recht Gnade zu üben. Bóg ma prawo okazać łaskę. Und das kann er tun, wie er will. I to może czynić tak, jak chce. Warum? Weil Gott Gott ist. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem. Und Gott steht über allem. I Bóg jest ponad wszystkim. Und Gott darf tun, was er will. I Bóg może czynić, co chce. Wen er will, begnadigt er. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. Und wen er will, verhärtet er. A kogo chce zatwardzić, tego zatwardza. Also, a ist Gott ungerecht, ja? Bóg jest niesprawiedliwy, tak sądząc. Darum geht es jetzt ab Vers 19. O tym jest teraz mowa w wierszu 19. Und jetzt wird ein erster Punkt genannt in Vers 20. I teraz jest pierwszy punkt na wymieniony w wierszu 20. Und da wird gesagt, Mensch, versteh doch mal, wer du bist. I teraz tak mówiąc po ludzku, człowieku, zastanów się, zrozum, kim ty jesteś. Wie klein du bist. Jakże małym ty jesteś. Und Gott ist so groß. A Bóg jest tak wielki. Und du kleiner Mensch mit deinem kleinen Verstand. A ty, mały człowieczku, z twoim ograniczonym rozumem. Du willst Gott einen Vorwurf machen? Ty chcesz Bogu stawiać jakiś zarzut? Das geht nicht. Nie, tak się nie da. Gott ist unendlich, Gott ist gewaltig groß. Bóg jest nieskończony, Bóg jest nieporównywalnie wielki. Und Gott hat das Recht auszuwählen in Souveränität. I Bóg ma pełne prawo wybierać w swojej suwerenności. Und jetzt wird das mit einem Beispiel erklärt. I teraz jest to wyjaśnione na przykładzie. Es ist ein Beispiel, das auch im Alten Testament im Propheten Jeremia schon mal verwendet wird. Jest to przykład, który jest użyty również w Starym Testamencie w Księdze Jeremiasza. Es ist das Beispiel von dem Töpfer. Jest to właśnie przykład tego garncarza. Und der Töpfer hat doch das Recht, die Gefäße zu machen, wie er will. I przecież każdy garncarz może te naczynia sobie zrobić, jak mu się podoba. Niemals käme der Ton auf die Idee zu sagen, warum hast du mich so gemacht? Nigdy ta glina nie przyszłaby, nie mogłaby przecież powiedzieć do garncarza, dlaczegoś mnie tak uczynił. Und der Töpfer macht die einen Gefäße zur Ehre. I ten garncarz jedne naczynia robi ku chwale. Vielleicht macht ein schönes Gefäß, um darin Wein zu servieren. Na przykład stworzy piękne naczynie do tego, by nalewać z niego wino. Oder er macht ein Gefäß zur Unehre. Albo uczyni takie naczynie, które będzie ku niechsławie. Ein Gefäß, was man zum Beispiel als Nachttopf
nimmt. Na przykład może zrobić nocnik z tej gliny. Darf der Töpfer doch machen, wie er will, oder? No przecież może zrobić, co chce, prawda? Wird jetzt der Nachttopf sagen, das ist ungerecht? Czy ten nocnik powie, to jest niesprawiedliwe? Aber was machen die Menschen? Ale co robią ludzie? Sie werfen Gott wirklich vor, du bist ungerecht? Ludzie naprawdę zarzucają Bogu, ty jesteś niesprawiedliwy. Wir merken, wie verkehrt das ist. I możemy tu na tym przykładzie zobaczyć, jak to jest błędne, jak to jest przewrotne. Paulus erklärt jetzt, es gibt Gefäße des Zorns. I Paweł teraz to wyjaśnia. Są naczynia gniewu. Und er wendet jetzt das Bild von dem Töpfer an. I teraz używa przykładu naczynia. Und er sagt, da sind Menschen, die stehen unter dem Zorn Gottes. I mówi, to są ludzie, którzy są pod gniewem Bożym. Aber es gibt auch Gefäße zur Begnadigung. Ale są i również naczynia do ułaskawienia. Und jetzt zeigt Vers 22, dass Gott Langmut hat. I teraz 22 wiersz pokazuje cierpliwość. Gott erträgt in Langmut die Gefäße des Zorns. Bóg w swojej cierpliwości znosi te naczynia gniewu, przeznaczone na gniew. Moment, warum wird jetzt von Langmut gesprochen? Pytanie teraz, skąd, dlaczego tu jest nagle mowa o cierpliwości? Wir kommen jetzt zu dieser zweiten Seite. Teraz przechodzimy do tej drugiej strony. Wir haben eben die Seite des Vorsatzes und der Auswahl Gottes gesehen. Teraz przed chwilą widzieliśmy tą zasadę postanowienia i suwerenności Bożej, wyboru Bożego. Aber jetzt lesen wir von der Langmut Gottes. Ale teraz nagle czytamy o cierpliwości Bożej. Und von dieser Langmut Gottes hatte Paulus schon mal gesprochen in diesem Brief. I o tej cierpliwości Bożej Paweł już pisał w tym liście. Und zwar in Kapitel 2, Vers 4. Drugi rozdział, czwarty wiersz. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Warum ist Gott langmütig? Dlaczego Bóg jest cierpliwy? Weil er will, dass alle errettet werden. Dlatego, że on chce, by wszyscy byli zbawieni. Und er möchte die Menschen in seiner Güte zur Buße leiten. I on chce wszystkich ludzi przywieść do pokuty. Und jetzt merken wir, wie wir mit unserem kleinen Verstand an eine Grenze stoßen. I teraz możemy to dojść do tego momentu i zauważyć, jak my z naszym rozumem docieramy do granicy pojmowania. Wir sagen, da ist einerseits der Vorsatz und die Auswahl. Mówimy, z jednej strony jest suwerenność, zasada i wybór Boży, und andererseits die Langmut Gottes und sein Wunsch, dass alle errettet werden. A z drugiej strony jego cierpliwość i jego życzenie, by wszyscy byli zbawieni. Und mit unserem kleinen Verstand sagen wir, das passt nicht zusammen. I naszym małym rozumem stwierdzamy, to nie pasuje jedno z drugim. Aber das Schöne ist, bei Gott passt es zusammen. Ale piękną rzeczą jest, że u Boga jak najbardziej to jedno z drugim pasuje. Und es ist oft ein Vergleich gemacht worden. I bardzo często robiono takie porównanie. Ich habe heute bei euch in Polen den modernen Pendolino, den Zug gesehen. Dzisiaj rano u was w Polsce mogłem zobaczyć ten nowoczesny pociąg Pendolino, który u was jeździ. Und ich frage jetzt auch mal die Jüngeren, worauf fährt dieser Zug? I pytanie do młodszych, po czym jeździ ten pociąg? Er fährt auf den Schienen. Jeździ po szynach. Und er braucht, damit er nicht umfällt, zwei Schienen. I aby on stabilnie mógł jechać, czy się poruszać, potrzebuje dwóch szyn. Und jetzt bitte ich dich mal, bist du der Joel? Joel? Miłosz. Miłosz. Gehst du morgen mal zu den Schienen und ziehst an der einen und an der anderen und bringst die mal zusammen. I teraz pytanie, czy prośba do ciebie, Joel, spróbuj jutro iść na tory i wziąć te szyny, rozkręcić i je złączyć. Schaffst du das? Dasz radę to zrobić? Schaffst du nicht. Und wenn der Papa dir hilft? A jak ci tata pomoże? Schaffst du auch nicht. Wir schaffen es nicht. Nie damy rady tych torów po prostu na całej długości naraz złączyć. Und genauso schaffen wir es nicht mit unserem Verstand, Auswahl und Vorsatz Gottes und Güte und Langmut oder Verantwortung des Menschen zusammenzubringen. I dokładnie tak samo naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć, zasady i wyboru suwerenności Bożej, a z drugiej strony cierpliwości i odpowiedzialności człowieka, żeby to połączyć. Aber wenn du jetzt mal eine ganz lange Strecke von der Eisenbahn vor dir siehst. Ale teraz, jak patrzysz w
przód, na tory. Stoisz na środku torów i patrzysz na nie w przód i widzisz kilometry przed sobą torów. Und stellst dich auf die Gleise. I staniesz na tych torach. Hast du eine Schiene links, eine rechts. To z lewej strony masz jedną szynę, z prawej drugą. Und dann guckst du mal. I jak patrzysz w przód przed siebie, ganz hinten sieht es so aus, als wären sie zusammen. To daleko, daleko na horyzoncie wygląda tak, jakby te szyny się połączyły. In der Ewigkeit werden wir begreifen, wie der Vorsatz und die Auswahl Gottes einerseits und die Verantwortung des Menschen und die Güte und Langmut andererseits zusammenpassen. W wieczności, gdy będziemy w górze, pojmiemy to, jak to jest możliwe, żeby ta zasada i wybór Boży połączyły się z cierpliwością, dobrocią Bożą i odpowiedzialnością człowieka. Wenn wir hier versuchen, es zusammenzubringen, jeśli tutaj będziemy próbowali na tej ziemi, by to połączyć, dann geht es schief. To z pewnością będzie klęska. Und viele Leute vor uns, denen ist das so gegangen. I właśnie wielu ludziom przed nami, którzy próbowali to połączyć, nie osiągnęli sukcesu. Da haben die einen gesagt, ja, wir müssen uns gar nicht bekehren. Entweder wir sind aus der Welt oder nicht. Wir können gar nichts machen. Byli tacy, którzy twierdzili, wcale się nie musimy nawracać, bo jest to obojętne. Jesteśmy postanowieni na to i to nasza decyzja i tak nic nie zmieni. Andere haben versucht, eine Erklärung zu finden. Inni zaś próbowali znaleźć wyjaśnienie. Und sie haben gesagt, ah, Gott wusste ja schon vorher, wer sich bekehrt. I mówili, a, Bóg przecież wcześniej już wiedział, kto się nawróci. Und dann hat er die auserwählt. I tych wybrał, o których wiedział. Beides ist falsch. Obie strony są niewłaściwe. Gott hat auserwählt in seiner Souveränität. Bóg wybrał w swojej suwerenności. Und das ist 100% wahr. To jest stuprocentowo prawda. Aber der Mensch ist verantwortlich, sich zu bekehren, Buße zu tun. Ale człowiek jest ma tą odpowiedzialność, by pokutować, by się nawrócić. Und das ist genauso 100% wahr. I ta jego odpowiedzialność też jest stuprocentowo prawdziwa. Und in unserem Denken gibt's nicht 200%. A w naszej ludzkiej formie myślenia, czy w naszym myśleniu, nie może być 2 razy 100%. Aber für Gott ist es kein Problem. Ale dla Boga to nie jest żadnym problemem. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt. I teraz jest jeszcze jeden ważny punkt. Wenn die Bibel von der Auserwählung und zuvorbestimmung Gottes spricht, gdy Biblia mówi o wybraniu i przeznaczeniu Bożym, dann ist sie immer zum Guten, zum Segen. To zawsze ma na myśli to ku dobremu, ku błogosławieństwu. Niemals sagt die Bibel, dass Gott zuvorbestimmt zum Verloren geht. Nigdy na żadnym miejscu Biblia nie mówi, że Bóg przeznaczył kogoś na zginienie. Gott bestimmt und wählt aus zum Segen. Bóg wybiera i przeznacza, by błogosławić, ku błogosławieństwu. Und wenn wir die Verse 22 und 23 aufmerksam lesen, finden wir das da. I gdy przeczytamy bardzo dokładnie, zastanowimy się nad wierszami 22 i 23, to właśnie tak to stwierdzimy. Ich fange an mit Vers 23. Zacznę od wiersza 23. Da geht es um die Gefäße zur der Begnadigung. Tu jest mowa o tym zmiłowaniu. Und da steht, dass Gott sie zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. I tu jest napisane, które uprzednio przygotował ku chwale. Wer hat auserwählt? Kto wybrał? Wer hat zuvor bereitet? Kto przygotował? Gott. Bóg. Er hat zum Guten, zur Herrlichkeit auserwählt. Wybrał, przygotował ku chwale, ku dobremu. Aber was steht in Vers 22? Ale co jest napisane w 22 wierszu? Da geht es um Gefäße des Zorns. Tu jest mowa o naczyniach gniewu. Und da steht, die zubereitet sind zum Verderben. Przeznaczone na zagładę. Da steht nicht, er hat sie zubereitet zum Verderben. Tu nie jest napisane, on przeznaczył je na zagładę. Warum gehen sie verloren? Dlaczego idą na zagładę? Weil sie sich nicht bekehrt haben. Ponieważ się nie nawróciły. Sie gehen nicht deshalb verloren, weil Gott sie dazu bestimmt hat. Nie idą dlatego na zagładę, bo Bóg je tak ku temu przeznaczył. Sie gehen verloren, weil sie dem Ruf Gottes zur Buße ungehorsam waren. Idą na zagładę dlatego, że na to zawołanie Boże do pokuty nie odpowiedziały, zlekceważyły to. Und das merken wir sogar hier in Vers 22 und 23 in der Formulierung, wenn wir aufmerksam lesen. I to właśnie zauważymy w tym sformułowaniu tych wierszy, gdy dokładnie je przeczytamy, jak one są sformułowane.
Und da wird uns einfach das Herz unseres Gottes groß. I wtedy serce naszego Boga rośnie przed, dla nas, przed er, nami. Er möchte so gerne segnen. On chce, tak bardzo chce błogosławić. Und er wählt aus zur Herrlichkeit. I on przeznacza, on wybiera ku chwale. Und es ist sein Wunsch, dass alle errettet werden. Jego życzeniem jest, by wszyscy byli zbawieni. Aber wir sind verantwortlich. Wir müssen uns entscheiden. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni, to my musimy zdecydować. Und wer sagt, ich will nicht. I jeśli ktoś powie, nie chcę, der ist selber dafür verantwortlich, dass er verloren geht. To on sam jest za to odpowiedzialny, że idzie na zginienie. Wir lesen dazu noch einen Vers aus dem Buch Hiob. Jeden wiersz jeszcze do tego z księgi Hioba. Aus Kapitel 33, z rozdziału 33, Vers 29 und 30. Wiersz 29 i 30. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube. Oto Bóg, 29, 30 wiersz. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Gott gibt jedem Menschen eine Chance. Bóg daje każdemu człowiekowi szansę. Gott gibt jedem Menschen eine Gelegenheit. Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość. Er will ihn abwenden vom Verderben. On chce go odwrócić od zatracenia. Und er hat auch Esau die Chance gegeben. I również dał tą szansę Ezawowi. Er hat nicht am Anfang seines Lebens gesagt, ich habe ja Esau gehasst. Nie powiedział na początku jego życia, znienawidziłem Ezawa. Erst gesagt dem Propheten Malachi. Dopiero to powiedział przez proroka Malachiasza. Jeder Mensch hat eine Chance von Gott. I każdy człowiek ma szansę przed Bogiem. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Epheserbrief. I jeszcze krótko do listu do Efezjan przejdźmy. Wir lesen Kapitel 1, Vers 4. Pierwszy rozdział, czwarty wiersz. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Hier haben wir noch ein besonderes Teil. Tu jest jeszcze pewna szczególna część. Hier geht es auch um die Auswahl Gottes. Tu również jest mowa o wyborze Bożym. Aber es geht um eine ganz besondere Auswahl. Ale tu jest mowa o szczególnym wyborze. Es gibt Pläne und Gedanken Gottes mit dieser Erde und in der Zeit. Są plany i myśli Boże co do tej ziemi powiązane z czasem. Und für diese Erde und in dieser Zeit hat zum Beispiel den Abraham herausgenommen und in ihm dieses Volk Israel, das Volk der Juden gehabt. I w tym czasie wybrał, wyciągnął Abrahama i w nim jakby stworzył ten lud. Aber es gibt auch Pläne und einen Ratschluss Gottes in der Ewigkeit. Ale jest też plan i postanowienie Boże w wieczności. Und da hat solche auserwählt, die seine Kinder sein sollen. I tu wybrał Bóg takich, którzy mają być jego dziećmi. Er hat sie auserwählt zu einem besonderen Segen. Bóg wybrał ich do szczególnego błogosławieństwa. Er hat sie auserwählt vor Grundlegung der Welt. On ich wybrał przed założeniem świata. Und wir, die Glaubenden dieser Gnadenzeit, i my, wierzący czasu łaski, wir gehören zu denen, die Gott auserwählt hat vor der Zeit. My należymy do tych, których Bóg wybrał przed czasami. Und das ist ein Gedanke, der soll uns nicht verwirren. I to jest myśl, która nie powinna nas nicht unsicher machen. Nas, nie powinna nas wprowadzić w niepewność. Und ich möchte gerne versuchen einfach zu zeigen, wie gewaltig groß dieser Gedanke ist. I chciałbym to po prostu pokazać, jak potężna jest ta myśl. Als es diese Erde noch überhaupt nicht gab. Gdy tej ziemi jeszcze w ogóle nie było.
als es noch keinen Menschen gab. Gdy nie było w ogóle człowieka, Adam war noch nicht geschaffen. Nie był stworzony jeszcze Adam, da kannte Gott schon dich. Bóg ciebie już znał. Und er hat dich auserwählt. I ciebie wybrał, um einmal bei ihm im Haus des Vaters zu sein. Po to, abyś kiedyś był czy była z nim w domu Ojca. Nicht nur bevor du geboren wurdest. Nie tylko zanim się narodziłaś czy narodziłeś. Bevor es überhaupt diese Erde gab. Zanim w ogóle ta ziemia została stworzona. Gab es schon eine Wohnung im Haus des Vaters. Już było mieszkanie w domu Ojca, die für dich war. Które jest czy było przeznaczone dla ciebie. Wo sozusagen dein Name an der Tür steht. Gdzie obrazowo mówiąc można by powiedzieć tabliczka z twoim imieniem na drzwiach wisi. Die Glaubenden der Gnadenzeit hat Gott auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wierzących czasu łaski wybrał Bóg przed założeniem świata. Ich finde das einfach großartig. Dla mnie jest to przeogromna myśl. Und auch da merken wir wieder, wie wir das mit unserem kleinen Verstand überhaupt nicht begreifen können. I tu też dochodzimy do granic i możemy zobaczyć, że naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Bei dieser Auswahl, das haben wir gemerkt, geht es auch nicht darum, die einen gehen verloren und die anderen werden gerettet. Jeśli chodzi o ten wybór z Rzymian, to też mogliśmy zauważyć, tu nie chodzi o tych, że jedni są idą na zginienie, a drudzy są zbawieni. Geht Abraham verloren? Czy, oder wird er, ist er gerettet? Czy Abraham idzie na zginienie, czy jest wyratowany? Abraham ist gerettet, er ist Freund Gottes. Abraham jest wyratowany, przecież jest nazwany przyjacielem Bożym. David, geht er verloren oder ist er gerettet? David jest na zginienie, jest zgubiony czy wyratowany? Er ist gerettet. Wyratowany. Aber weder Abraham noch David sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ale ani Abraham, ani Dawid nie są wybranymi przed założeniem świata. Es geht hier also um ein besonderes Teil. Tutaj jest mowa o szczególnej cząstce. Und das haben wir nicht verdient. I tej cząstki myśmy nic nie zasłużyli. Aber dazu hat Gott uns auserwählt. Ale do tego, do tej pozycji Bóg nas wybrał. Und dafür sind wir ihm von Herzen dankbar. Z tego jesteśmy mu wdzięczni z całego serca. Und wir halten fest, die Auswahl, der Vorsatz Gottes, das ist etwas, das hat er in seiner göttlichen Souveränität getan. I uchwyćmy się tego, że to postanowienie Boże, ta zasada Boża, to on postanowił w swojej Bożej, boskiej suwerenności. Und das ist eine Auswahl zum Segen, zur Rettung, zum Heil. I to jest postanowienie, to jest wybór ku dobremu, ku chwale, ku błogosławieństwu, ku zbawieniu. Aber das nimmt gar nichts weg von der Verantwortung des Menschen. Ale to nic nie bierze z tej odpowiedzialności człowieka. Und jeder ist eingeladen zu kommen. I każdy ma to zaproszenie, by przyjść. Und jeder muss sich bekehren. I każdy musi się nawrócić. Jetzt kriegen wir die beiden Dinge nicht übereinander. Teraz nie jesteśmy w stanie tych dwóch rzeczy połączyć. Aber für den ewigen Gott ist es keinerlei Widerspruch. Ale dla odwiecznego Boga to nie ma żadnego sprzeciwu w tym. Ich möchte zum Schluss zeigen, dass das auch in anderen Stellen noch so ist. Na koniec chciałbym to właśnie też pokazać, że w innych miejscach też to tak jest. Wir lesen eine Stelle aus Apostelgeschichte 2. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Drugi rozdział, 23 wiersz. Który według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. In diesem Vers wird zuerst gesagt, dass der Herr Jesus hingegeben wurde nach dem bestimmten Ratschluss Gottes. W tym wierszu jest powiedziane, że Pan Jezus został wydany według postanowienia i planu Bożego. Es war der Plan und Ratschluss Gottes, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha hingegeben wurde. To było postanowienie i plan Boży, że Pan Jezus na krzyżu na Golgocie został powieszony. Dann wird zweitens gesagt, a po drugie jest powiedziane, ihr habt ihn umgebracht. Wyście go ukrzyżowali i zabili. Kannst du das zusammenbringen? Czy potrafisz to połączyć? Ja, wenn es doch der Ratschluss Gottes war, dann sind doch die Menschen nicht verantwortlich. Die konnten doch gar nicht anders, oder?
Przecież jeśli to było postanowieniem Bożym, to ludzie nie mają żadnej odpowiedzialności, bo przecież nie mogli się temu przeciwstawić. Aber die Verantwortung der Menschen ist doch 100%. A jednak odpowiedzialność ludzi jest stuprocentowa w tej sprawie. Auch hier gibt es einerseits den Ratschluss Gottes. Również i tu jest to postanowienie Boże. Das ist 100% wahr. Stuprocentowo pewne. Und dann die Verantwortung des Menschen. I odpowiedzialność ludzi. Und die besteht auch zu 100%. I ta odpowiedzialność też jest prawdziwa w 100%. Auch das kriegen wir mit unserem Verstand nicht zusammen. Naszym rozumem też tego nie jesteśmy w stanie powiązać ze sobą. Aber für Gott ist es kein Thema, kein Problem. Dla Boga to nie ma nawet tematu, nie ma żadnego problemu. Wir müssen einfach beides hintereinander nebeneinander stehen lassen. I musimy obie te sprawy pozostawić jako obowiązujące, jedna i druga. Möchte schließen mit einem Bild, das auch oft gemacht wurde. Chciałbym zakończyć obrazem, który czy historią, która często jest przedstawiana. Seht ihr da hinten die Tür? Widzicie tutaj z tyłu są drzwi. Und jetzt stellen wir uns mal vor, oben über der Tür steht: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, und ich will euch Ruhe geben. I wyobraźcie sobie, że nad tymi drzwiami jest napis: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Das ist die Einladung Gottes an die Menschen. To jest to zaproszenie Boga dla ludzi, żeby przyszli. Da steht auch, so tut nun Buße und bekehrt euch. I pisze jeszcze pod spodem, pokutujcie i nawróćcie się. Das muss der Mensch tun. To musi człowiek uczynić. Und wenn er dem gehorsam ist. Jeśli jest posłuszny temu zawołaniu nad drzwiami und durch die Tür hindurch geht, i przechodzi przez te drzwi, dann steht auf der anderen Seite oben drüber, to odwraca się i z drugiej strony nad drzwiami jest napis: Du bist auserwählt nach dem Vorsatz Gottes. Jesteś wybrany według postanowienia Bożego. Und das ist genau richtig so, dass es so rum ist. I dokładnie to jest właściwe, że to tak jest. Die Einladung geht an die Menschen. To zaproszenie jest skierowane do ludzi. Und niemand hat eine Ausrede. Nikt nie ma wymówki. Aber wenn du durch die Tür durchgehst, ale jak przejdziesz przez te drzwi, zrobisz ten krok, dann siehst du, ich bin auserwählt. To wtedy natychmiast pojmujesz, jestem wybrany. Und wir sind so dankbar, dass Gott in seinem Plan, in seinem Ratschluss dich und mich kannte. I jesteśmy tak wdzięczni, że Bóg według swojego planu, według swojego postanowienia ciebie i mnie znał. Und er hat seinen Sohn für uns gegeben. I dał swojego syna za nas. Wie groß ist dieser Gott? Jakże wielki jest ten Bóg. Er ist nicht ungerecht. Nie jest niesprawiedliwy. Er ist heilig und voller Liebe. Jest święty i pełen miłości. Und in dem Herrn Jesus ist er unser Vater. I w Panu Jezusie jest naszym Ojcem.